Cześć wam wszystkim, ja jestem MCO, to przed wami z Jazgy Portal. Panie i panowie, Portal jest jedną z tych gier, których nie trzeba przedstawiać. Mówiłem, jakie niesamowite gry to są Portal 1 i Portal 2, w momencie, w którym graliśmy w Portal Reloaded, do którego macie teraz oczywiście tutaj w prawym górnym rogu playlistę. Możecie sobie kliknąć właśnie ten, tą ikonkę białą tutaj właśnie. Portal 1 został stworzony przez Valve oczywiście, po tym jak garstka studentów stworzyła grę właśnie na bazie Portali i Valve po prezentacji, którą zrobili właśnie w centrum Valve'a, Gaben, czyli Gabe Newell, postanowił dać im pracę i oni zrobili po półtora roku czy po 17 miesiącach jakoś tak właśnie grę Portal, po tym jak zostali zatrudnieni. Także gra odpala się jako Half-Life 2.exe, taka ciekawostka, i ogólnie jak wejdziemy w opcje tutaj, to mamy praktycznie, jak widzicie, mamy menu z Half-Life'a i menu ze starego CS-a, także zacznijmy nową grę. To nie jest horror, także nie bójcie się. Zacznijmy nową grę i pokażę wam dokładnie, o co chodzi, jeżeli nie widzieliście mojej serii z Portal Reloaded. Gra jest krótka, będą dwa, może trzy odcinki, zobaczymy. Mam minutę, żeby mi się portal odpali. O mój Boże, dziwnie tutaj wrócić. Help. Pod E możemy podnosić wszystko, jak widzicie? To są dźwięki z Half-Life'a. To jest po prostu Half-Life, tylko to jest ten sam silnik, tylko że inna gra kompletnie. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Thanks. Your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Say, okay. The portal will open in 3. Język jej się zmienił. 2, 1. O, jest, panie i panowie, widzimy siebie. Okej. Okay. Panie i panowie, portal, jak widzicie, polega na tym, że mamy dwa portale, tak jak widzicie zresztą, i widzimy siebie, po prostu przechodzimy przez portal, czyli przyjdziemy tym portalem, wyjdziemy tamtym, i z powrotem byłoby dokładnie tak samo, także jak zresztą widzicie, nie? Tak to działa. There we go. Ślicznie, nie? Mamy 19 komór z tego, co widzę. No i ogólnie ten zamysł, jeśli chodzi o same portale, same w sobie był mega, to była ewolucja, jeśli chodzi o gry jakiekolwiek, komputerowe, konsolowe, wszystkie, to była kompletna ewolucja wszystkiego dookoła. Mamy kamery, jak widzicie, teraz obserwują, i ten głos, to jest GLaDOS. Okej, tu się dowiadujemy, że możemy podnosić przedmioty pod E. Jak widzicie, to mamy jakieś, widzicie, tu mamy jakiś office, nie wiem, jak jest po polsku, biuro, właśnie, biuro mamy tutaj. Nie widzimy dokładnie, co się dzieje, ponieważ mamy rozmazane to właśnie taką szybą. No i oczywiście kostka, guzik otwiera nam drzwi. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This aperture science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. Tak, czyli mamy to pole, tak jak pamiętacie w Portal Reloaded, jeżeli oglądaliście. Nie możemy nic przez to przenosić, kompletnie nic. To rozwala wszystkie rzeczy nieorganiczne, czyli nas rozwali, co powinno w sumie rozwalić nasze ciuchy, prawda? I te wzmocnienia, które mamy na nogach. O, interesujące. Mamy wzmocnienia na nogach, które pozwalają nam skakać z praktycznie jakiejkolwiek wysokości, a po prostu mega dużej wysokości bez żadnych obrażeń, także to jest... To jest sposób gry, żeby po prostu zabrać nam fall damage. Po prostu. Aperture Laboratories. No i zapomniałem powiedzieć, że oczywiście portal i to uniwersum, i ta placówka i tak dalej, jest w tym samym uniwersum, w tym samym świecie, w tym samym timeline'ie, co Half-Life. Także to mi się wydaje, że będzie ok. Pierwsza komora 19. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. Okej, spoko. I teraz widzicie, potem się zmienia, przechodzimy tam, gdzie jest kostka. Szybko, zanim się zamknie. O Jezu, chyba kostka przeszła, ja nie zdążyłem. Mhm, tam się zmienia i teraz się powinno zmienić nam tutaj.
żebyśmy mogli przejść. Super, dziękuję. Ta gra ogólnie dziwnie działa, ponieważ... Ponieważ no jest stara, więc... Ten silnik Half-Life'a jest, no, stary. I ogarnięte. Okej. GLaDOS mówi nam, że kostki są złe, że kostki są paskudne. Ale tak właśnie nie jest. I powiem wam więcej oczywiście potem, nie chcę wszystkiego spoilerować od razu, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że ogarniacie ogólnie, co się dzieje. Bo ta gra będzie znacznie, znacznie prostsza i dwójka też będzie znacznie prostsza niż Portal Reloaded, bo tu mamy tylko dwa portale, nie trzy. You're doing very well. Very well. Oh, niebieski. Is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. No to nieźle. Okej, idziemy po nasz pierwszy portal gun, jak widzicie. Do którego się musimy dostać swoją drogą. No i tu go dostajemy już, także super. I pyk! Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. Zajebiście. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... Mówiła nam wcześniej, czego mnie nie dotykać, a teraz i ją przycięło i teraz było dokładnie tak samo. Możemy kamerę rozwalić. There we go. Możemy kamerę rozwalać i jest chyba osiągnięcie nawet za to, także to jest mega fajne. Nie wiem, czy w poprzedniej komorze nie było kamery, jeżeli była, to już zepsułem niestety. Dobra, uważamy oczywiście na przepaść. Tam byliśmy, widzieliście? Mam kamerę i zawaham się jej użyć. Okej, tu mogę przejść teraz tym portalem i pokażę wam, że to się rozwali, jak przejdziemy. Well done. Remember, widzicie? The Aperture Science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. A, no super. Mówię, ta gra nie jest długa, ta gra jest mega krótka. Jeżeli człowiek wie, co robi, to może ją bardzo, bardzo szybko przejść. Także ta gra by ci była dwa odcinki maksymalnie, naprawdę. Chcę właśnie ten odcinek skończyć w pewnym specyficznym miejscu. Mam nadzieję, że mi się ogólnie uda tego dokonać. Do tego nie ma spłaszczenia, ta gra jest w standardzie już normalnie. Po polsku. There we go. Okej. Okay. No to nie działa, nie działa na guziku, serio? Powinno. I oczywiście ta gra ma masę sekretów, ale to... O, zobaczcie, to jak dziwnie wygląda. Ta gra ma masę sekretów. To chyba powinno być oczywiste, nie? O, cześć kostko i cześć radio. Radio też jest nieśmiertelny, bo nieśmiertelną częścią po prostu portala. 85.2 FM. To panie kostko... Czy ja mogę? Dobra, wezmę ją tak po prostu. Here we go. Tu się kamero. Excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Oni będą nas monitorować. GLaDOS nas cały czas monitoruje. To możemy kucać, możemy skakać, nie możemy biegać. To jest nasz maksymalny speed. Po prostu to wygląda jak materace. Czy mi się zdaje, nie? Te rzeczy to jak wygląda jak materace. No i tak, ja nie mam loadingów. To jest interesujące, nie? Znaczy, nie ma. Ich loadingiem po prostu ładują poziom w momencie, w którym my jesteśmy w windzie. A Portal 2 faktycznie ma loading screeny, także to jest interesujące, czemu tak się stało. Mamy dwie kostki teraz, zobaczcie. Kamera po screeny. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. Vital testing apparatus. O, come on, przecież ja mogę to podnieść. Pamiętam, że się dało chyba. A może się nie da? Nie wiem. No ale wiem, że mam teraz kostkę i mogę tutaj przejść. Tą kostkę. Daj mi tą kostkę, dziękuję. Który guzik ja muszę kliknąć? No nie wiem w sumie, ale... Mogę obie kostki zyskać? Nie. Mogę obie kostki zyskać w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Rozwaliłem wam teraz umysł? Mam nadzieję. Right. No i radio, zobaczcie. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication.
Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3. Upawię rzeczywistości. Okej. Okay. Przestaniemy upawiać rzeczywistość. O Boże. Ogólnie ta gra, jeżeli się jeszcze nie kapiście, ma mega, mega fajny humor. Plus ta gra nie ma minusów. Ani jedynka, ani dwójka nie ma żadnych minusów. Jacksepticeye ogrywał Portal 1 i Portal 2, tak nie ma żadnych minusów. Plus Portal 2, z tego co pamiętam, ma najwięcej pozytywnych opinii na Steamie ze wszystkich gier, także. Także hej. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science High Energy Pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Tak, ta kulka jak widzicie się pojawia, znika i ma jakąś tam ograniczoną ilość uderzeń, czyli ograniczony czas istnienia. Jak widzicie, na tej ścianie nie możemy stawiać tego, ponieważ możemy stawiać tylko na właśnie ścianach tego typu. I teraz ta kulka sobie przeleci tu, jak widzicie, pyk. Teraz wróci się tam. I my mamy pokazane, gdzie postawić portal, ponieważ z tego się świeci światło takie romańczowe, także. Ja słyszę radio, bo jestem głupi. No, słyszycie radio? Tu jest radio. Nie wiem gdzie. Czy tu jest coś ukryte gdzieś? Bo ja tutaj słyszę radio i to hardo. Cały czas. Tam się da gdzieś strzelić? Da się? Nie, myślałem, że już strzeliłem, bo nie było dźwięku takiego, żeby się nie udało. Nie patrzcie. A nie, coś pojawia tutaj. Aha, dobra. Nieważne. Pewnie się da. No ale pójdziemy sobie dalej. Sekretów jest masa. W jedynce i w dwójce portalów. W portalu ludzie też są sekrety, których nie udało mi się odkryć. Swoją drogą. Także zapraszam was do odwiedzania tych sekretów, krótko mówiąc, bo my nie odkryjemy wszystkiego. Także będziecie mieli pole do popisu, żeby odkryć to, także zobaczymy. Napiszcie mi, co wiecie ogólnie o tej grze, czy wiedzieliście w ogóle, że taka gra istnieje. Jestem ciekaw po prostu. Kolejna komoja. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Reach the chamber lock. Okej, to będzie okej. Powinien to zrobić szybciej. Byśmy nie tracili czasu. No ale. Wow. Leci. Pyk. No i super. Jesteśmy i zrobiliśmy i zajebiście. Tu sobie zaraz przeskoczymy na spokojnie. Zagadki są proste, tylko ogólnie jest strasznie prosty. Ale ma fajny twist. To już zobaczymy w tym odcinku albo w następnym. Także dajcie znać ogólnie, czy to wam się podoba. To nie będzie długa seria, to będzie krótka seria. Z dwójki będzie dłuższa seria na pewno. Więcej niż 5 odcinków chyba wyjdzie z portala, albo około 5, 5 albo 6. Jakoś tak z portala dwójki powinien wyjść. A zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, co myślicie ogólnie o tej grze. Tu umrzemy. Goddammit. Followed by death. Good luck. Teraz tak, to się musi odbić właśnie tutaj. Przelecieć tak. My dajmy niebieski portal, tu gdzie się świeci. To się wraca, bo się odbija od tej ściany i aktywuje nam platformę. We go. Nice. Teraz musimy oczywiście dać w tym miejscu. Tu musimy dać portal. Tu będziemy i potem portal tutaj, żeby przejść na platformę. I to jest cała zagadka. Tylko oczywiście musimy czekać niestety. No niestety. Ale wyobraźcie sobie, gdyby taka technologia była w prawdziwym życiu. To byłoby... Wow. Postawiłbym portal w pracy i w domu i tylko... Jestem w robocie. To był całkiem spoko w sumie. Tylko faktycznie, żeby postawić portal, musielibyśmy do tego miejsca pojechać.
Czyli załóżmy, że ja bym na przykład pojechał na wakacje do Chorwacji albo gdzieś i tam postawił portal. Zadałem mu do Chorwacji. To byłoby super. Sorry, nie słuchałem cię. Pani GLaDOS. 16 minut odcinka, chyba nawet nie całe, także spoko, wczytywanie. Right. Kolejna komoja, panie i panowie, przed nami. Numer 9 na 19, szybko to leci. Bo to jest radio, jak widzicie, po raz kolejny. O, rany. A czy możemy go zebrać faktycznie, to radio? Chyba tak, chyba byśmy dali radę. Chociaż nie wiem, też nie wiem. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. No, widzicie? To nam anuluje portale? Chyba tak, no anulowało mi portal. Dobra, to ja wiem, jak to zrobić, krótko mówiąc. Nie jest jakieś mega ultra ciężkie, naprawdę. Czelamy tutaj na przykład. Once again, the Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. No chciałem nas zatrzymać, mówiąc nam cały czas, że komoja jest broken, ale komoja nie jest broken. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Możemy się wrócić, widzicie? Interesujące. No i portal nam zniknie, po prostu przejdziemy. Tam rozwala portale i rozwala wszystkie nieorganiczne rzeczy, które przechodzą przez to właśnie pole. Ale to mi też jest interesujące, czemu portal guard nie rozwaliło. Może dlatego, że to jest rzecz właśnie z tej firmy, no nie? Że to jest filmowa rzecz. Ale kostki i radia i takie rzeczy nie są filmowe? Kamery też nie są filmowe? Dziwnie. O, co my tu mamy? Mamy schody. Hello again. To reiterate, okay. Dostaliśmy tylko informację o momentum, czyli krótko mówiąc musimy się jakoś tutaj przedostać, no. Musimy się przedostać jakoś. Czyli tak, no krótko mówiąc, jak tu się dostać, no nie? Mamy portal tu, ale nie mamy nigdzie, żeby wskoczyć. Momentum, czyli musimy się rozpędzić. Jak widzicie? Dostaliśmy wystarczająco dużo speeda, żeby wyskoczyć z tego portalu i wejść na schody. Takie rzeczy. Teraz portal mamy tutaj, nam się odpalił. I skaczemy i portal pod siebie i pyk! Spectacular. Yeah. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Patrz, jaka technologia zajebista. Jest mój portal? Czy portal jest na dole? Aha, portal jest na dole. Dobra, to w takim razie... O, to nam pokazuje tak, jak portal idzie. Jedynka, dwójka, trójka. Jak się muzyka odpaliła. Damn. Dobra, hops. Momentum. Okay. A function of mass and velocity is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Speedy thing comes in, speedy thing comes out. Wytłumaczenie dla debila. There we go, pięknie. No tak, szybka rzecz wylatuje, wlatuje, szybka rzecz wylatuje. Proste i logiczne. Z taką prędkością, jaką skoczymy, z taką wylecimy. To jest tłumaczenie jak dla debila, także mam nadzieję, że każdy rozumie. I że debilami jesteście, mam nadzieję po prostu, że każdy rozumie. O to mi chodzi. Hello, kolejna komoja. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Oni też nas traktują jak kompletnych idiotów, jak po prostu osoby, które są stworzone tylko po to, żeby testować jakieś komory, które są mało kompetentne i tak dalej, i tak dalej. Otwieramy guzik. A nieprawda, bo zdążyłem. Ok, teraz musimy czekać, aż ten portal się... No tutaj odpali, nie? Tu, w tym miejscu. Trochę sobie poczekamy niestety. No tu nie strzelisz, ale tu strzelisz. Dziękuję bardzo. I o swojej strony to... O, dostałem tą kurką. Fuck. Pierwsza śmierć miała być bez śmierci. God, donut. Szybko.
Gdzie jest ta kurka, żeby jej nie dostać znowu? Dobra, okej, okay, udało się. Fuck. Okej, okay, stawiamy tu portal i po prostu czekamy. Okej, okay, nie pykło. Krótko mówiąc. Ta się pojawiło gdzie? No, musi to strzelić w dobre miejsce, żeby to się odpaliło, no nie? Teraz powinno być okej. Okay. Więc się pospiesz. Tak, chyba będzie okej. Okay. Tak, to jest sobie to... A, shit, musiał się zmienić! Co za czadostwo? Necem umrzeć. Ja mogę to jakoś zobaczyć, jak to w ogóle strzela? A teraz będzie strzelać dobrze, tak to zablokuję sobie. Teraz. Leć, kulko. Dobrze, udało się. Uff. Okej, okay, tam się odpaliła platforma, dobra, ja sobie dam tutaj portal, żebyśmy mogli na tę platformę wejść za chwilę. Ale szybciej, panie portal, bo ja nie zdążę. Mogę przejść tu w sumie. There we go. Okej. Okay. Come to papa. Chodź, będziemy mieli dwa portale do dyspozycji. Nie wiem, jak z dwóch urządzeń się zrobi jedno, ale tak będzie zaraz, także... Uwaga, panie i panowie, mamy dwa portale. O, hello. Radio znowu, po raz kolejny. O. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in Subject Hometown here. Subject Hometown here. Lewym stawiamy niebieski, prawym stawiamy pomarańczowy. Takie rzeczy. No i teraz musimy poczekać, aż platforma przejedzie. Także teraz się zacznie faktycznie taka typowa portalowa rozgrywka. Czyli mamy dwa portale, mamy guziki, mamy kamery, mamy kostki, mamy wszystko. Także... O mój Boże, to była ewolucja, jeśli chodzi o gry. Naprawdę, nikt nie stworzył czegoś takiego wcześniej właśnie jak portal. Ten cały feeling tego Aperture Science, ten cały filmy, no nie? Czy jesteśmy... To się ogólnie zmienia taki horror psychologiczny trochę. Co ludzie opisywali na internecie, że... Robimy te komory i tak dalej, ale nie do końca wiemy czemu, nie do końca wiemy po co przede wszystkim. Nie do końca wiemy, gdzie się znajdujemy i co z nami się stanie w ogóle, także to jest przerażający fakt. Przynajmniej moim zdaniem, 12 na 19. 1, 2, 3, 7, 5, 10. Okej, okay, pani GLaDOS, dobra, czyli tutaj i hopsa, nie? Mhm, mamy dwójkę. Dwójka mamy tutaj. Czyli hops, żeby trafić ten portal oczywiście i na guzik wylądowałem. Interesujące, tam jest przejście, tam jest kostka, okej, okay, czyli musimy teraz, oho. O właśnie, proszę bardzo. I portali nie można stawiać na ruchomych powierzchniach, czyli jeżeli mamy postawiony portal i ta ściana się ruszy, to ten portal zniknie. Portale muszą być na stałej powierzchni, krótko mówiąc. Dobra, uwaga, to będzie coś, panie i panowie. Shit! To było coś, to było to. Dobra, teraz przydałoby się tam wrócić. Jakoś przede wszystkim inteligentnie. Nie możemy nigdzie postawić portalu, także musimy być na sam dół. Czy chcemy, czy nie. Dobra, widzicie, nie dostajemy fall damage, także to jest super. Upadku, obrażenie upadku, o to mi chodzi. Czy ja mam otwarte? No i teraz musimy zrobić to samo, co zrobiliśmy przed chwilą, także hops! Yeah, boy! Uiii! Wziąłem radia. Nie zniszczyłem w sensie, no ale... No ale cóż. Z tego co pamiętam, udało się komuś zgliczować grę i całego portala z radiem przejść? Jakoś tak? Interesujące. Chyba pamiętam, że w Half-Life'ie czy w Black Mesa ktoś przeszedł całą grę trzymając... No trzymając przez całą grę, przeniósł kapelusz? Czy to było w innej grze? Jakoś tak to było. O, jest kostka tutaj. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate okay. will be dispatched to revive you with peptic cell and adrenaline. Radio po raz kolejny, jak widzicie. Jakie można je zniszczyć? Teorii by się dało, nie? Zobaczmy, czy to radio trafię.
Nie, muszę trochę niżej. No może teraz się uda, chociaż nie wiem jak to działa w sumie. To coś się tam twardo zepsuło. No ja jestem ciekaw, czy to się teraz uda, czy to jest niezależne od tego, jak ja portal postawię. Chyba to jest zależne. Trafiłem to radio, ale nic się z nim nie stało. Chyba, jeszcze raz. Uderz to radio. Jeszcze raz i robimy komorę, spokojnie, bo ja chcę zobaczyć, czy mi się uda to radio strącić. Byłoby mega fajnie. Nie uda się, dobra, nieważne. Dobra, to w takim razie kontynuujmy to, co mamy robić, czyli tu mamy niebieski portal i nam się odpali tutaj właśnie za pomocą naszej kulki to. Także to jest bardzo fajne, że on pokazuje faktycznie, gdzie się kulka odbija i gdzie właśnie leci pomarańczowy promień właśnie z tego, gdzie mamy to trafić. To jest mega, mega fajne. Tu szybko sobie przejdziemy, bo potrzebujemy kostkę. There we go. No. Dobra, udało się w ostatnim momencie. Guzik jest w tym miejscu, czyli byśmy musieli sobie zrzucić ją, tak? Co nam to daje? Okej, jedno to jest odpalone. I drugie odpalone potrzebujemy tutaj, a druga kostka właśnie jest w tym miejscu. Patrzcie na to, co nam teraz pokażę. Kostka jest w tym miejscu, prawda? No właśnie. I my ją teraz zdobyliśmy. Bardzo prostym sposobem. Okej, czyli po prostu postawiliśmy kota za zakrytymi drzwiami i po prostu wzięliśmy kostkę z powrotem. To chyba nie trzeba aż tak tłumaczyć, nie? Mi się wydaje. No i tutaj, żeby sobie spaść. I koniec. W poziomie. Previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. I to oznacza, że nas zabiją po prostu. Czyli oni po prostu mają... biorą ludzi, czy biorą roboty, czy kogokolwiek i po prostu wymuszają ich do testów. I jak te testy są zakończone, jak wszystkie po prostu notatki już mają, co potrzebują i tak dalej, to ich zabijają, bo nie potrzebują ich więcej. Także to jest przerażające. To jest przerażający koncept. No już wiemy, czemu to jest chore psychologiczne, nie? Okej. Okay. Jakie zasoby? Jest kostka. Thank you very much. Ta muzyka w ogóle w tym portalu jest prześliczna zresztą. Dobra, to w takim razie tepnijmy się sobie tym tutaj, bo tak, będziemy mieli fast travel przynajmniej. Ale chciałem... Boże, jak się zakręciłem, wam to się zakręciło w głowie, bo mi tak. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy oczywiście windę, którą przyjechaliśmy. Tam jeszcze jeden portal, gdzie tu musimy wyjść tędy. Zobaczcie, mamy wyjście tu albo wyjście tam. Okej, okay, czyli jest sposób, żeby tą kostkę dostać. Ale jak? Bo musimy się ogólnie dostać właśnie... tam, no nie? Ale nic tu kostka, ten, kulka nie lata. Chyba wiem jak tą kostkę dostać chyba. Bo nie będzie ciężkie. W sumie nie powinno być. Shit. Dobra, wiecie o co mi chodzi, tylko teraz nie wiem, w którą stronę jestem obrócony. Dobra, proszę mi te schody jeszcze raz zrobić, byłoby miło. Okej, ja mam pomysł jak tą kostkę zdobyć, no na pewno. I jestem przekonany, że mi się uda ją zdobyć. Dobra, postawię sobie potem tak po prostu na prosto. I potem tutaj. A, proszę drugą stronę, świetnie. To postawię portal tak w takim razie. Dobrze, teraz powinno mi obrócić w dobrą stronę, nie mam zielonego pojęcia, czy faktycznie obróci. Obyciło! Dobrze, mam kostkę. Okej, okay, kostka. Get. O, dzięki za schody, ja nie potrzebowałem akurat teraz. I zobaczmy, co się z tymi drzwiami kryje. Bo my tu chyba musimy przejść, prawda? Bo to jest wyjście. Ale tutaj jest przejście, do którego niekoniecznie musieliśmy iść, mi się wydaje. Słyszę radio. Halo? Aha. A, pewno. Puszczają nam się platformy, jak widzicie. Okej, to mamy kulkę, czyli musieliśmy tutaj iść, dobra. A nie, bo tu musimy i tak wrócić chyba. Oh my fucking god.
Chyba to się nie zapada przynajmniej, to jest plus. Aby nie zapadnie się, dzięki wielkie. Okej, i teraz muszę postawić który portal? Nie pamiętam, który dałem, pomarańczowy dałem? Chyba tak. Nie, nie mogę, nie. Jak ja dałem ten portal? Oh shit. Niebieski, okej, pokazuje mi, że mam postawiony niebieski, dobra. Tak? Czy mam pomarańczowy postawiony? No idea. Uwaga, stawiam niebieski portal. To nie był ten portal. To nie był ten portal. Fuck! Ile to postaliśmy mindżowy po prostu. Oh my god, okej. Okay. My bad. Pomańczowy. Okej, okay. Upewniam się 5 razy. Pomańczowy, dobrze. Pomańczowy. Pomańczowy. Uczam pozdrawiam pomańczowy. Nie powinienem tak ustawiać tego portalu. My musimy uważać, bo oczywiście wpadniemy do tej wody, czy tego kwasu, czy co to tutaj jest i oczywiście umrzemy. Także no musimy uważać. Dobra, i pomarańczowy portal, pyk! To jest Don. Bo chyba tą windę zwycięstwa. Dzięki wielkie, doceniam. O rany. Cool. Chyba to wam pokazuje, który portal ostatnio postawiliśmy, czyli no, teraz pokazuje mi pomarańczowy. To mi się zdaje, to mi się wydaje, że tak to działa. Nie jestem przekonany co do tego. Absolutnie przekonany. Trzeba zweryfikować. Jak teraz postawiam na przykład niebieski portal, to zobaczę, czy mam to kółko. No nie? Właśnie, bo i włosy byłby ok, gdyby nie ta grzywka tutaj. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie rozumiem, nie potrafię jej ułożyć. Po prostu nie potrafię. Złap się tych włosów tutaj. Proszę. Dziękuję. Nie jest idealnie, ale jest lepiej niż było. 15, a 19. Właśnie, ciasto. Ciasto, panie i panowie, ja pamiętam to ciasto. The cake is a lie. Pamiętajcie. Z tej gry się właśnie ta fraza wzięła. The cake is a lie. There we go. Vital testing apparatus. Okej, no i teraz jak widzicie mamy te pola, które nam psują portale. Co jest mega, mega niefajne. No i musimy wykminić jak to zrobić teraz tutaj. Bo dodamy taki portal, ale no co nam potem jak nie strzelimy tutaj portalu, prawda? No ja mam pomysł pewien. Bo ja oczywiście tu przeleci kulka, nie? Nasza. Jak się zniszczy łaskawie. Chociaż nie mam pomysłu. Chociaż nie, mam pomysł. To trzeba będzie mega szybko zrobić, krótko mówiąc. Okej, okay, kulka się niszczy, kulka leci w to miejsce, okej. Okay. Kulka niech tu wróci przez te portale i musimy szybko zrobić taki... Taki mega... A nie, to się nie udało przecież, lol. A nie, udało się. Dobra, okej, okay. Jestem genialny. Idzie ze mną kamero. No tak, dobra, to wam pokazuje gra, co mamy zrobić. Dzięki wielkie, gro. Doceniam. No ale tu mamy za daleko. A tu mamy jeszcze miejsce, więc możemy odwiedzić. Testing apparatus. O Boże. Dobra, ale tu mamy takie miejsce, jak widzicie, które jest w sumie dziwne i interesujące. Ja tak dziwnie odstaję od ściany, jak w ogóle, jak widzicie, nie? Dziwne. Tak, pokazuje mi to ostatni portal, który postawiłem. Właśnie to kółko przy moim celowniku. Mhm. Dobrze, dobrze. No i tak, no musimy tam przelecieć. To będzie wyzwaniem na pewno, ponieważ no... Wiecie co ja możemy zrobić? Patrzcie na to. Postawimy tu portal, trochę krzywo, ale postawiliśmy. Dobra, postawimy prosto, żeby nie było. There we go, ok. No i teraz idziemy tutaj. Skakujemy tu. To nas tutaj wybije, jak widzicie. Teraz stawiamy pomarańczowy portal? Tak, będziemy musieli pomarańczowy postawić. A, i musimy trafić w ten portal. No i teraz nie trafiłem nawet. God damn it. Okej. Okay. Dobra, muszę go po prostu postawić, no nie po prostu.
Dobra, to jeszcze raz. Pomarańczowy portal w takim razie zostaje postawiony teraz tutaj. W ten sposób. Tak, żeby nas nie obracało. Dobra. Udało się! Udało się! Znacie, że ogarnęliście w ogóle co zrobiłem. Tu jest wyjście, jak widzicie. To jest kulka po raz kolejny, która tam się odbija nam. Tu jest wyjście. Ale tu jest ta kulka, która nam się przyda. Musimy tą, właśnie tą windę odpalić tutaj teraz. Okej. No dobra. To w takim razie, skoro to się odbija w ten sposób, tu musimy przelecieć na drugą stronę. Już to widzę. To jest dobry dym. Powiedzmy. Dobra, udało się. No i teraz ta kulka musi wylądować tam. Dajemy portal tutaj, dajemy portal tutaj i to jest rozwiązanie. Pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo. There we go. Nice. No i teraz musimy się jeszcze wrócić z powrotem przez to pole, bo nie mam oczywiście przejścia. Czemu byśmy mieli mieć? Jest tutaj gdzieś. Ta. Okej. I idziemy. Nasza winda! Znaczy winda. Platforma. Gdzie ona jest? Tutaj. Się ukrywa. Ja ci dam platformę. Dobra, ale nie wracaj się, już może do przodu jechać. Ja wiecie, taka nie jest ciężka. Wystarczy... O, dzięki grzywko. Wystarczy normalny pomyślunek, troszeczkę pomyślunku i damy radę na spokojnie wszystko zrobić. Albo ja łysieję. Albo ja już nie posiadam włosów, tylko tupecik. Wow. Teraz się kapłem. Jezu, bym umarł. Mój Boże. Dobra, będzie grzywka wstydu w takim razie. No, dawaj grzywko, zrób to. Dawaj, no. Ech, okej. Okay. A, teraz chyba widzę, że te platformy są tutaj cały czas w ten sposób, okej? Musimy po prostu przejść po platformach. Tak, nie inaczej, no. Dobra. Przelazłem. Udało się. Wow. Dobra. Patrzę, ciekawe, czy one gdzieś prowadzą. Jestem ciekaw w sumie. Mamy guzik, jak widzicie. Mamy kulkę, która szaleje i to całkiem sporo. There we go. No i gdzie ja mogę postawić portal? Gdzie ja w ogóle muszę tą kulką strzelić? To jest inne pytanie. A, tutaj. Okej, czy muszę to stajmować? Dobra, o Boże. Czemu muszę... Czemu w tej grze to jest coś takiego jak timing? Nienawidzę czegoś takiego. A i tą kulkę wywaliło teraz? Muszę tylko otworzyć. Fuck. A ja muszę jedno i drugie otworzyć. O, ho, ho, ho. Rozumiem. Czekam, że kulka się rozwali. Jeżeli się kiedyś rozwali. Ta kulka ma ilość odbić w sobie. To pamiętam. Ja wiem, jak to zrobić, że to nie jest problem. Czekam, że ona się przestanie odbijać łaskawie i się rozwali w końcu. Dobra, trochę tutaj to przyspieszę, bo to jest po prostu dramat. No, rozwal się, proszę cię. Może ona się nie rozwala. Dobra, rozwaliła się w końcu. Okej, no i teraz daję tutaj tak. Shit! Did you know dobra, udało się. You can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science Self-Esteem Fund for Girls? It's true. Ta dziewczyna akurat, ciekawe. Ona brzmi jak kobieta. Jak dziewczyna, jak kobieta po prostu. Interesujące, interesujące. Okej, okay, ale panie i panowie, mamy prawie 40 minut odcinka, także będę się z wami żegnał, bo nie chcę, żeby te odcinki były za długie. Oczywiście mógłbym całą grę na jednym posiedzeniu przejść, to nie jest problem. Ale chcę, żeby te odcinki były takie w miarę dobrej długości, żebyście mogli obejrzeć raz, obejrzeć drugi raz. Żeby było ok, żeby po prostu nie było za długie. Także cóż, panie i panowie, przed tą komorą, to jest komora numer... Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Thank you. No i mamy turety. Ale co z tymi turetami, dowiemy się na następnym odcinku. Także dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć i palice. Proszę was za kolejne odcinki z Portala 1. Trzymajcie się. Pa, pa.